Obejrzałem ostatnio dwa odcinki programu prowadzonego przez Jacka Pałasińskiego. No cóż, czego się nie robi dla dobra publicznego. Jedna rozmowa była z Andrzejem Rychardem, profesorem, a druga z Radosławem Markowskim, również profesorem. Są to profesorowie z tak zwanej oświeconej i jedynej słusznej elity, jaka istnieje w naszym pięknym kraju. Oczywiście regularni bohaterowie i goście Radia Tok FM, jak również telewizji TVN, TVN24. Jedynie oświeceni absolwenci uniwersytetów z piątej setki na świecie, którzy wygłaszają oczywiście jedyne słuszne prawdy, jakie istnieją tutaj, jedyne dopuszczalne prawdy i opowiadają o wartościach jedynie słusznych, jakie istnieją w tej części świata, a w ogóle może nawet i na całym świecie. Radosław Markowski próbował przekonywać, że należy słuchać po prostu Niemców, którzy są cywilizacyjnie bardziej zaawansowani, zawsze byli, bo wymyślili BMW i nazwę piwa. Ja oczywiście upraszczam i skracam, przesłuchajcie sobie to, zobaczycie ton, ale taki był wymiar, że my po prostu tutaj małpy na drzewach nie potrafimy nic zrobić poza tym, że powinniśmy słuchać Niemców, ponieważ oni są cywilizacyjnie od nas lepsi. Natomiast natomiast nie pamięta, że na przykład jeszcze zanim Bismarck zjednoczył Niemcy, to jeszcze przed zaborami, to właśnie do Polski uciekali z Niemiec, z Francji, z Holandii, z Anglii. Ludzie budowali miasta na prawach niemieckich, dlatego że to u nas żyło się lepiej, można było prowadzić biznesy i nie trzeba było się bać, że spalą nas za wyznanie, za poglądy i tak dalej. O tym profesor Markowski nie powiedział. No, profesor Andrzej Rychard natomiast mówił, że cieszy się, że duża część społeczeństwa jest nowoczesna, ponieważ podlega sekularyzacji i jednak popiera Unię Europejską. No, przypomina mi to Titanica, który już zderzył się z górą lodową i już nabiera wody. Natomiast taki profesor Rychard stoi tam gdzieś na rufie albo na dziobie i krzyczy: słuchajcie, to jest jedyny słuszny okręt, on nie może zatonąć, bo to jest najlepszy, najnowocześniejszy okręt na świecie i nieważne, że tam inni już szalupy wyciągają, koła ratunkowe, próbują się ratować. Profesor Rychard mówi: to jest jedyny i najlepszy i on nie może zatonąć, bo ponieważ jest najlepszy i najlepszy i najbardziej mądre konstrukcje nie mogą ulec degradacji, zniszczeniu, bo są najlepsze, bo on tak twierdzi po prostu i tyle. No, chciałbym mu powiedzieć, że gdyby tak było, gdyby nowoczesne społeczeństwa to były społeczeństwa sekularyzowane, bez wiary, bez rodziny, bez wartości, to Amerykanie na przykład nie tworzyliby sztucznie kultu flagi, patriotyzmu, hymnu państwowego, ponieważ oni doskonale wiedzą, że ludzie muszą w coś wierzyć. Jeśli nie wierzą, to nie stanowią społeczeństwa i nie stanowią siły danego kraju. Więc jaśnie oświecona elita, przyznam, że ja dawno ich nie oglądałem i tym z większym takim szokiem tych ich wypocin wysłuchałem. Elita uważa się za elitę, ponieważ została naznaczona przez Adama Michnika i całą resztę na początku lat 90. Mówiono mu, że są elitą, a cała reszta małp ma ich słuchać. Więc pamiętajcie o tym, że dla nich jesteśmy dzikusami. Dlaczego? Ponieważ chcemy żyć w kraju wolnym, niezależnym, dobrze rozwijającym się. I nie wierzymy w to, że ktoś nas chce ucywilizować, bo nas lubi. Raczej my, ludzie, moim zdaniem rozsądni, wierzymy w to, że ktoś chce nas bardziej sobie podporządkować, skolonizować i czerpać zyski z tych właśnie rzeczy, z tej kolonizacji, z tego podporządkowania, z tego przejęcia gospodarki. To jest prawdziwy cel różnych fundacji Adenauera i tym podobnych, z których oni z całą pewnością czerpią różne granty, granciki, po to, żeby wygadywać różne dziwne głupoty w różnych dziwnych mediach. Zalecam czujność. Pozdrawiam.